dobry, witajcie w kolejnym vlogu. W sobotę nagrywam vloga drugiego, bo ten poprzedni to był taki haul, taki z bazaru typowo, z targu, więc nie chcę go przedłużać, bo tam jest bardzo długo co wyszło. Cześć Laura, więc nie będziemy go przedłużać. A teraz zaczynam kolejnego vloga, może go połączymy z następnym dniem, czyli z niedzielą. Zobaczymy, jak to mi tutaj wyjdzie. Więc witam Was serdecznie. Pogoda jest piękna, słoneczna. Jest 20 stopni. A ja to już wiecie z poprzedniego vloga. Przychodzę Wam teraz pokazać, bo Paweł, tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, przywiózł kartofle, sadzeniaki. Takie typowo dla kur, ale chyba dla nas też posiejemy trochę takie do jedzenia. Bo to są kartofle czerwone. Prawdopodobnie jak tajfuny? Chyba. Tajfuny czy coś, nie wiem. Będziemy próbować. Podobno dla kur czy coś, no dla drobiu to są fajne. I dwie słomy beli. No ja chciałam to nagrać, a on już zwalił mi jedną belę. Dobra, zaraz Wam pokażę. Już jedną zwalił, ale to nieważne, bo przywiózł na przyczepce. Jeszcze jedna została. Więc pokażę Wam, co przywiózł i bierzemy się za ogarnianie podwórka, słuchajcie, za robienie tutaj porządku. Jedną belę już zwalił. Drugą belę. Od kolegi kupił za taką cenę, że nie wierzył mi, ile na internecie bela kosztuje. No i będę miała teraz, teraz będę miała przymusowe grabienie, sprzątanie po tych belach. Ale tutaj Wam pokażę te kartofle. Kartofle, ziemniaki, no każdy mówi inaczej. Widzicie, już fajne z kiełkami, sadzeniaczki. Ale te czerwone też są dobre ziemniaki przecież. I mówię do Pawła, że może posadzimy trochę dla nas i niby tam dla kur też, ale i dla nas zostawimy trochę. Zobaczymy, czy będą dobre. Kiedyś kupowałam czerwone. One są czerwone na zewnątrz, a w środku są podobno białe. Spróbujemy, zobaczymy, bo nie wiem. I na pewno też posadzimy dla nas, no te nasze takie sadzeniaki, co mamy z roku na rok, co sadzimy. Wam pokażę, jaki nabytek sobie Paweł kupił, może kogoś to zainteresuje. Pokażcie swoim mężom, kobitki, może was, wasi mężowie coś takiego by sobie chcieli kupić. To jest kompresor, jak to się nazywa? Kompresor zamiast włożenia koła zapasowego? No jak na przykład nie wozicie koła zapasowego, bo mój Paweł nie wozi koła zapasowego, bo dla niego ciężar jest zbędny, ale to pomijmy to. Kupił sobie takie coś, takie urządzenie i to jest taki kompresor. Wiecie, tu jest płyta, bo tu są te kartofle. Taki kompresor to, nie wiem co to jest. Widzicie, tu jest cała ulotka. To się podłącza tutaj do bagażnika, o tu. Weź to podłącz, pokaż jak to wygląda. Okazja. Okazję za 100 zł kupił od kolegi, który kupił, chyba mu nie pasuje, nie wiem, ale nie wnikam. Weź to podłącz. Jak to się ten obsługuje? A to? To jest hak, do haka przecież. No, to po co to jest? Ale to do czego to potrzebne? W razie co, do ciągnięcia, jakby to nie zadziałało, to wiecie, macie ten hak zapasowy, wkręcacie i ktoś was scholuje zawsze. A to? Co to jest to? A to do koła? No. Aha. Ale to jest jakiś długi przedłużacz? Że do koła starczy? Czy jak? Nie jest to, nie będę wyjmował już. Aha, no jest taki. No bo to wiesz, na przykład tu podłączysz, tak? Mhm. Do zapalniczki, ale możesz też z przodu do zapalniczki, żeby przednie koła napompować. Mhm. Aha, a te tylnie. Dobra, kumam wszystko. A to co to jest to? Powiedz to. Co to jest ktoś to? Ktoś mi mówi, że to się podłącza. I jakiś klej jest w środku. I pompuje z tym klejem. A, łatka taka, jakby łatka w płynie. Znaczy no. W powietrzu łatka, coś takiego, tak? Nie wiem, czy to nie tu. O, tutaj się podłącza. To zapakowane, że? Mhm. O, to tak wchodzi. Czekaj, czekaj. I to chyba w to? Chyba tak. To idzie tu, aha. A to idzie tu. I pompujesz sobie jakimś powietrzem i to dziura się... Z tym klejem pompujesz i się klej, dziura zakleja. Co ty gadasz? No. A, to jest... takie bajery. Cena na Allegro kosztuje 250 zł, jak patrzyliśmy. A to jest po prostu odkupione od kogoś.
nowe, ale komuś się nie sprawdziło. Znaczy kupił i nie używał i sprzedał po prostu, żeby się tego pozbyć. Więc tak to... Na flaszkę, że alkoholik jakiś. Na flaszkę zbierał? No. Dobra. No niech będzie, że zbiera. Tylko chyba, że akurat ten, od kogo kupiłeś, to chyba alkoholu akurat nie pije. Z tego, co ja wiem. No, żono, kupił od kogoś jeszcze. A, no nieważne. Dobra. Zaraz się pokażę. Mamy ziemniaki i nosimy. Ty gdzie tam? Gdzie tam wskoczyłaś? Na Belę? Fajnie, co? Może na to. No to dawaj. Poczekaj, tata ci ją przesunie może bliżej, co? Czy dasz radę? No to dawaj. Prawie jak na wakacjach na wsi. U babci, co? O, to jest... O, ja zrobię takie zdjęcie ci na miniaturkę. Co ty myślisz o tym? Dobra, poczekaj. Zrobione. Co? Nie wiem, co on tam chce ode mnie. Zdjęcie zrobione. Laura będzie miała teraz zabawę. A dlaczego założyłaś przedszkolne buty wyjściowe, zamiast te podwórkowe? Nie. Będę musiała prać znowu po długim weekendzie. O Jezu, powiem wam, zaraz coś wam powiem. Tak mnie już złapała alergia. Tak już chyba pylą. Te brzozy, co tu mamy za płotem, w tym zagajniku, chyba zaczynają pryć, bo wyszłam na dwór i po prostu mało się nie zakichałam. No tak mnie kichaczka złapała, że po prostu mi jakaś masakra. Więc dla mnie i tak już to jest późno, chociaż było dosyć zimno. Zaczyna się... piękny wiosenny czas, ale dla mnie to jest czas tragiczny. Ten alergiczny, te brzozy, ja w ogóle jak mieszkałam w poprzednim mieszkaniu, to na działce mieliśmy same brzozy posadzone, bo mój tata ma hopla na punkcie brzóz i on sadził brzozy, całe podwórko było w brzozach wysadzone. I powiem wam, że ja tam umierałam, po prostu umierałam z powodu tych brzóz, jak one pylą. Tutaj się przeprowadziliśmy, to za tym płotem jest parę brzóz. No nie jest ich za dużo, ale są. No i jednak jest to samo. A teraz wiecie, trawy pylą, pokrzywa, no to wszystko wyrasta, to wszystko zaczyna kwitnąć, pylić i się zaczyna. A w zeszłym roku to był taki czas, że jak ja vloga nagrywałam, to nagrywałam w okularach nawet, bo ja miałam oczy po prostu zatarte. Jak ja sobie tutaj oko zatrę w czasie takiej alergii, to ja mam to potem, pamiętasz to? Ja mam takie oko spuchnięte i po prostu ja nie nadaję się do niczego wtedy. Powiem wam, że to tragedia, no ale co zrobić, jak się nic nie zrobi. Te leki wszystkie alergiczne, takie z apteki, to nic mi nie działa, tylko takie na receptę przepisywane. To jeszcze na mnie działają, a tak to nic innego na mnie nie działa. Słychać te, jak one się nazywają? Pawie? Żurawie. Pawie, nie pawie, żurawie. Gdzieś tam latają, albo gdzieś tam na tych bagnach siedzą w tym lesie gdzieś, bo słuchajcie, jak się odzywają. Dobra, my się bierzemy za jakieś tutaj ogarnianie, coś tam wkopiemy, musimy te wkopać te, jak to się nazywa, co my kupiłyśmy, Laura? Nie wiem. O Jezu. Konwalię kupiliśmy i musimy się wkopać, więc bierzemy się za robotę.
ma tutaj gospodarkę. No, takie... O, 10% baterii. Nie przygotowałam się. Będziemy puszczać brony. Więc o, załadowane. Zostawimy was tu. Na ciągniku. Laura, jak jechało się ciągnikiem? Fajnie. Musiałam jechać z Laurą, bo Laura chciała jechać, ale wstydzi się kolegi i mówi: o, to ja z tobą, mama z tobą. I musiałam z nią jechać, z Pawłem. To jest blisko, z bratem, jest daleko. Ale musiałam z nią jechać, bo sama by się wstydziła po prostu, wiecie o co chodzi. I mówi: a pojedziesz ze mną? Wszystko rzuciłam, no i przyjechałam. No, bierzemy brony i idziemy, Paweł będzie sobie brony. Bronować będzie sobie pole. Tak? No. A ja mam tyle roboty i wszystko musiałam rzucić, powiem wam, że... Szok. Ale co tam? Co? Tak, ale tu mało miejsca w ciągniku z tyłu jest, powiem wam. Teraz jak będziemy wracać, to Laura obok usiądzie, ja obok. Tak nas przewiózł po tych dołach, wymemlało nas. Te doły nas wymemlały w tym ciągniku, że wiecie. A za nami jechał jeszcze taki sąsiad ciągnikiem. Normalnie śmieliśmy się, że są zapasy te. Rajd ciągnikowy, że jest. Tu ciągnik, tam ciągnik. Rajd po wsi ciągnikami. No, takie atrakcje. Pokaż, jaką masz stołówkę. To jest taki ten na bidon, tak? Tutaj są cukierki i Laura będzie teraz tu siedziała, a ja sobie tu usiądę, tak? Ale będziesz miał fajnie, co? Normalnie prawie jak w restauracji, nie? Podoba ci się? No czego to się dla tych dzieci nie robi, no? No, Buzio. Soczek, cukierki na drogę i jedziemy. I wycieczka jest, tak? Wesoły ciągnik jedzie, co? Z nami to zawsze jest wesoło, nie, Laura? Z nami to się nikt nie nudzi. Laura, zobaczcie, jaki stary ciągnik, zabytek, ostrówek, czy jak to się nazywa? Pamiętam, jak tu ten kolega jeździł kiedyś tym. Siadaj sobie na fotelu. Taki stary. No brudny jest, bo jest zakurzony. A odpali to? Nie wiem, czy to odpala. Tam stoi drugi. Że zabytki. Takie, tak, stare. Wam pokazywaliśmy w holu. Idziemy, słuchajcie, sadzić. Laura bierze dwie konwarie dla siebie. Ja resztę biorę dla siebie i idę jej sadzić najpierw te jej rzeczy, potem te moje, no bo to wiecie, dzisiaj trzeba to posadzić. Te do doniczki pójdą. No, biorę się za robotę. Popołudnie, znaczy wieczór. Prawie 19 to chodzi. Paweł pojechał po Amelkę, bo ona wraca autobusem. Mówiłam to chyba w tym holu poprzednim, że pojechała z koleżanką. Bo wiecie, no ja te dwa vlogi dzisiaj nagrywam jednego dnia. Lepiej mieć niż nie mieć, prawda? Jakby mi coś tam w weekend nie pykło, że nie mogłam nagrać, to będę miała. Jakby to się... Ale wiecie, no wszystko by się... Laura, nogi zalejesz, buty. Wszystko by się chciało nagrać, a ten czas strasznie goni. Więc jak wyszło, tak wyszło. Słuchajcie, Laura, zalejesz się wodą? Nie lej, proszę cię. Posadziłam kwiatki, te co kupiłam, to znaczy posadziłam tylko te konwalie. Laura jeszcze się nie może zdecydować, gdzie jej te kwiatki posadzić. Jutro jest niedziela handlowa i jedziemy do jakiegoś sklepu budowlanego, bo musimy kupić tam parę budowlanych rzeczy i na pewno farbę muszę do pokoju kupić do malowania, bo tutaj u nas jest słaby wybór w tych takich budowlanych małych sklepikach. Więc skorzystam z okazji i pojadę, bo może kawałek tej siatki bym od razu kupiła, żeby tutaj trochę pozagradzać. No, popatrzę, zobaczę.
bo mniej więcej na internecie patrzyłam, ale wolę jechać i zobaczyć jeszcze na żywo. A tam Paweł też musi jechać. A że jest niedziela handlowa, to wykorzystamy i pojedziemy. I muszę kupić doniczki, bo Laura dlatego puszka tego kwiatka kupiła, wiecie, na ten symboliczny grobik. I nie pasują jej doniczki, które ja mam. Ona musi jeszcze wybrać doniczkę. No to kupi sobie doniczkę i dopiero się to posadzi i wszystko, bo to ma być na pieńku. Doniczka na pieńku ma stać z tym kwiatkiem. Niech robi tak jak chce, jak wiecie, to był jej kotek. Ja nie mam sprzeciwu żadnego, kupię jej tą doniczkę i tak jak chcę, tak będzie. Jutro niedziela, to. Aha, i te konwalie posadziłam. Powiem wam, że się narobiłam przy tym, bo ja z tej jednej, już wam dzisiaj nie będę pokazywać, bo mi się, szczerze powiem, nie chce chodzić. Bo je posadziłam i to wszystko podlałam, a telefon miałam na ładowarce i nie nagrywałam już. Powiem wam, że z tej jednej takiej kopuły, co wam pokazywałam, tego takiego pędu, zrobiłam trzy. Z jednego zrobiłam trzy, no bo chyba konwalia to, tak mi się wydaje, że też się rozrasta. A to była naprawdę taka, jak to się mówi, no taka buła duża. To sobie to rozdzieliłam i wszystko posadziłam, już podlałam. I powiem wam, że idę do domu, bo jestem strasznie zmęczona. Dwa vlogi dzisiaj nagrałam. Jakiś był dzień intensywny dzisiaj, bo i to, i tamto, i po te musieliśmy jechać i na tym targu, i w ogóle. Dobrze, że miałam, słuchajcie, obiad, to tylko poszłam, odgrzałam i się zjadło. Bo wczoraj gotowałam jeszcze wieczorem więcej kartofli, to dzisiaj odsmażyłam sobie na patelni, znaczy dla nas na patelni. Smażone były też bardzo fajne, bardzo dobre i obiad gotowy był. Zrobiłam jeszcze mizerię i było dobrze. Sam koniec jeszcze mam do was prośbę i zapytanie, bo ja wiem, że część z was jest ze wsi, tak jak i ja, mieszkam. I mam do was pytanie, bo może wy, albo ktoś z waszych znajomych, rodziny, przyjaciół, czy tam sąsiadów na przykład, ma do sprzedania rozrzutnik albo brony. To dajcie znać, czy w komentarzach, czy na mailu, czy tam gdzieś na prywatnej wiadomości, na Instagramie, jak tam ten. Bo my musimy kupić, bo tak jak teraz Paweł pożyczał brony, bo tego nie ma. Wszystko inne mamy do ciągnika, typu tam do sadzenia kartofli, sadzarkę, co tam on jeszcze ma? Ja to na tych maszynach to się nie znam, tak? Możesz. Sadzarkę Paweł ma. Ma do kopaczkę, ma co tam jeszcze? No jakieś tam, coś tam, ja to się nie znam na tym. Ale wszystko inne ma, ale nie ma bron i nie ma rozrzutnika. A jednak to jest potrzebne i chciałbym mieć swoje. Bo wiecie, swoje to swoje, nie trzeba pożyczać. A Paweł, jak my tutaj się pobudowaliśmy, to on dopiero zaczął sobie gromadzić swój sprzęt i powoli sobie coś tam kupuje. Właśnie zaczął najpierw od ciągnika. Jak tu się przeprowadziliśmy 3 lata temu, to zaczął od ciągnika i pomału sobie zaczął kupować. A to właśnie kopaczkę do kartofli, nie, najpierw sadzarkę do kartofli, nie, najpierw kupił pług do orania, potem sadzarkę do kartofli chyba, potem coś tam jeszcze, potem kupił sobie kopaczkę do wykopywania kartofli i tak pomału sobie kupował. No ale nie ma właśnie bron i nie ma rozrzutnika swojego, więc chciałby kupić. Może i cały czas szuka na internecie. Są ogłoszenia, ale to jest dosyć daleko i wiecie, my ciągnik kupiliśmy też ze Śląska prawie, spod Śląska byliśmy po ten ciągnik, więc najpierw pojechaliśmy, pamiętam, to było Święto Trzech Króli, jak pojechaliśmy po ten ciągnik, no bo tak nam pasowało. Obejrzeliśmy, potem wróciliśmy do domu i za tydzień Paweł wypożyczył lawetę z przyczepą taką i tą lawetą z moim bratem i pojechali po ten ciągnik. No ale opłacało mu się, bo taki chciał i w ogóle. Ale po takie brony to się nie opłaca, bo to wiecie, nie opłaca się jechać aż tak bardzo daleko. Chyba właśnie, ale w ogóle mówię to Paweł tak, słuchaj, ale ja się spytam widzów, może ktoś ma z widzów do sprzedania. To warto od kogoś znajomego kupić, a nie od kogoś obcego. Więc pytam się was, jak macie, dajcie znać. Rozrzutnik i brony. Z chęcią jesteśmy zainteresowani, nie ja, Paweł jest zainteresowany, żeby kupić. Ale ja jestem pośrednikiem jakby jego, no. To tyle. Ja lecę do domu, bo zaraz Paweł przyjedzie za Melką. Ona w jakimś McDonaldzie była, pisała tam z tą koleżanką, ale obiad muszę jej odgrzać. Zająć się już tutaj, wiecie, domem i tak dalej. A już jest 19.
starczy na dzisiaj tego nagrywania i tego podwórkowego tutaj krzątania się, bo już mi nogi wchodzą w 4 litery. Lecę do domu, dziękuję Wam za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym vlogu, pewnie jutro w niedzielę handlową, może coś nagram. Zżegnam się, to przyjdę do Ciebie. Dobra, bo Laura siedzi na tych snopkach, na tych kołach z tym sianem i pójdziemy do niej się pożegnać, bo już krzyczy. Patrzcie, przez płot Wam pokazuję, bo mi się iść nie chce. O, nad lasem sobie jadą konikami, jeden brązowy, drugi biały. O, to jest życie, słuchajcie, fajnie. O, widzicie drugiego brązowego? Pojechały. Proszę bardzo, Sonia to jest po prostu pies myślisko-pasterski, wiejski w ogóle. Jak Sonia na wysokości? No ona siedzi na tej, o widzicie, na tej, na tym, jak to się nazywa? O, tak. Co tam się dzieje? Pilnujesz wsi? To wiecie co, jej by trzeba było to przed bramę postawić, ona miałaby wysoko i było, by wszystko widziała, co tam się dzieje. Nie wiem. Dziękujemy Wam za dzisiaj, życzymy Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do jutra. Pa, pozdrawiamy.